Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o rzeczach, które zmieniłbym w Rise of Kingdoms. Witam wszystkich bardzo serdecznie, snow z tej strony. Staram się robić codzienny content na temat gry Rise of Kingdoms. Zachęcam bardzo do subskrybowania tego kanału. Znajdziecie tutaj wszelkiego rodzaju poradniki, informacje na temat aktualizacji, no i też takie powiedzmy opiniotwórcze materiały, jak teraz, gdzie postaram się wymyślić rzeczy, które można by oprawić, naprawić, zmienić w Rise of Kingdoms. Z tym, że od razu powiem, że będę tutaj starał się patrzeć na grę trochę jak deweloper, trochę jak rzeczywiście twórcy tej gry, którzy mają z tyłu głowy to, że muszą na tej grze zarabiać, bo Pewnie, gdybym miał patrzeć tylko na zasadzie tak, żeby zrobić, żeby gra była dla mnie lepsza, to byłby to odcinek troszeczkę inny. Natomiast musimy pamiętać, że osoby, które tą grę tworzą, chcą też na tej grze zarabiać pieniądze. Więc rzecz, którą wielu, wiele osób chciałoby z tej gry wykluczyć, jak na przykład technologię KVK, myślę, że tutaj nie będę wykluczał z tego względu, że jest to po prostu kura, która znosi Złote jaja dla Lilif, więc najprawdopodobniej tego zmieniać nie będą, skoro dla nich to jest naprawdę niesamowity profit. Skupię się na innych rzeczach, no i jestem ciekawy, czy wy też wymyślicie jakieś inne w podobnej konwencji, albo i nie, po prostu rzeczy, które wy byście zmienili. Ciekawy jestem, czy te rzeczy się będą pokrywały z tym, co ja powiem, czy może jednak nie pierwsze primo pierwsza rzecz która przychodzi mi od razu do głowy to jest migracja jeśli chodzi o KVK2 powiem wam szczerze że od samego początku nie lubiłem tej migracji starszych graczy do młodszych królestw uważam że jest to coś co naprawdę demotywuje i wydaje mi się niszczy grę na samym początku gdzie naprawdę jest, wydaje mi się, fajnie, oczywiście na tych wczesnych etapach i tak zawsze będą wieloryby, i tak zawsze oni będą silniejsi. Natomiast to, że do królestwa, które tutaj widzimy, ma 137 dni albo i mniej, migrują gracze, którzy mają na przykład, tak jak ja, zobaczcie sobie, 1790 dni ile? Z wszystkimi dowódcami, których jeszcze teraz nie opłaca się robić w ogóle we wczesnym etapie gry, czyli na przykład Edward, Tomyrys, nie będę nawet tutaj wymieniał wszystkich, których, których mógłbym, a ja ich mam wymaksowanych i tacy gracze trafiają właśnie do tych młodych królestw i z nimi grają. Oczywiście nie jak równy z równym, po prostu ich tam niczą. Dlatego, że jego słaba psychika już wysłała mu maila do naciągającej kupy, że spotkanie jest w sputniach. W ogóle cały system migracji do KVK2 jest tak idiotycznie głupi, po prostu nie da się tego inaczej określić, że to jest w ogóle niesamowite, że to cały czas trwa. Chodzi mi o to, że król nawet nie kontroluje tego, kto do jego królestwa przyjdzie. Otwiera się. Migracja i kto przyjdzie, to przyjdzie, a kto nie przyjdzie, to nie przyjdzie, to już jest w ogóle też idiotyczne. Yy, natomiast fajnie, OK, dobra, łatwo jest powiedzieć, że coś jest głupie, ale może też jakieś byśmy zaproponowali tutaj inne wyjście, bo to będzie moim zdaniem tutaj bardzo ważne. Bo ja nie mówię, że sam, samo to, że ktoś się wróci do wcześniejszego etapu, jest złe. Ja bym tą możliwość zachował, ale zupełnie innych proporcjach. Ja bym tą możliwość zachował dla graczy, którzy na przykład mieli dłuższą przerwę w grze, a nie są jeszcze tak rozwinięci, czyli ktoś tam ma na przykład 15 milionów siły, a jest już w sezonie podbojów. Albo grał bardzo niewiele, a teraz zaczął grać więcej i Chciałby się też wrócić, więc ograniczyłbym to w jakiś sposób mocą. Czyli na przykład do, nie wiem, 25 do 30 milionów, może nawet trochę więcej można się jeszcze wrócić, a później już bym sprawił, żeby to było niemożliwe. I oczywiście, ok, powiemy, że tam ktoś może specjalnie tak grać, żeby być cały czas pod tym limitem, ale byłoby to naprawdę ciężkie, uciągliwe i myślę, żeby to zatrzymało tą migrację. Myślę, że ta migracja tych wielorybów wcale nie jest fajna dla nikogo. Ani dla tych wielorybów, którzy często migrują na te KvK-2, tam po prostu piorą wszystkich tak jak idzie, albo spotykają równych sobie. Tak naprawdę nic za wiele się tam ich nie zmienia i to, że zmienimy królestwo na młodsze szczerze, moim zdaniem, nie sprawi, że zaczniemy nagle grać z większą ochotą. Ja mam tak szczerze, po ludzku teraz powiem. Wiecie, co ich tak naprawdę ciągnie do King Size'u? Bardziej niż te wszystkie szlachetne słowa? No? Kobitki ciurlać się chcą z nimi. O! Te królestwa na wczesnym etapie też nie są takie stabilne i tak dalej, i tak dalej. Także moim zdaniem pierwsza rzecz, ograniczenie mocy, jeśli chodzi też o staż, tak? Bo to też chodzi o to, jak, jaki jest Wiek danego konta i jaka jest moc danego konta, ograniczenie, a z drugiej strony danie królowi możliwości wyboru, kto migruje do jego królestwa, a kto nie migruje, żeby była jakaś lista, na którą się trzeba wpisać, i król wtedy decyduje, kto do jego królestwa wchodzi, a kto do jego królestwa nie wchodzi. Bardzo proste, moim zdaniem nie zaburzające jakoś szczególnie gry, a wydaje mi się, że dużo więcej frajdy mieliby gracze, chodząc do KWK 2, mając świadomość, że to królestwo, które budują, to budują rzeczywiście. I będzie to polegało na tym, że oni mogą być silnym królem też w KvK-2. Na dzień dzisiejszy KvK-2 tak naprawdę jest po pojedynkiem, kto ma lepszą migrację. Jeżeli migracji nie możemy kontrolować, to jest pojedynek, kto ma więcej szczęścia czasami. To jest po prostu poronione, idiotyczne i to po prostu trzeba zmienić. Okej. Okay. Przejdźmy do kolejnej rzeczy. Kolejną rzeczą jest taki: może nie strzał w kolano, ale coś, co Lily wprowadziło i co tak naprawdę nikt tego nie używa, czyli taki dystansowe. Ja bym naprawdę coś z tym zrobił, bo powiem Wam, że grając krótko, bo krótko w Call of Dragons te ataki dystansowe mi się tam całkiem spodobały. Natomiast one tam były wprowadzone szybciej, były wprowadzone inaczej, i wydaje mi się, że to jest coś, co mogłoby być fajne. W wypadku. Komu to potrzebne? A dlaczego? dlaczego? Natomiast Lily zaczęło całkiem nieźle z tym, że nie mogliśmy ciężko ranić jednostek, że były osobne te punkty zdobywane właśnie z ataków dystansowych. Później się z tego wycofali, i to tak naprawdę była śmierć ataków dystansowych. Mimo, że pojawił się ekwipunek, mimo, że pojawili się dowódcy. Jak można by naprawić ataki dystansowe, które naprawdę mogą być spoko. Tym bardziej, że teraz możemy pięć miast naraz wyrzucić z miasta. To by się naprawdę przydało, kiedy chcemy, nie wiem, bronić flagi, kiedy chcemy sprawić, żeby nasze rali nie było też atakowane z każdej strony, to moglibyśmy taki mur czy tam, nie wiem, takie jednostki sobie wykorzystać. Natomiast na ten moment jest to absolutnie niewykorzystane. Pierwsza rzecz, którą ja bym naprawił, to bym sprawił, że Małgorzata, pierwsza, byłaby dostępna do wykupienia dokładnie tak samo jak jest w tym momencie Ethel Flat. Czyli moglibyśmy ją wymaksować za darmo. Jako, że jest to tak niszowy dowódca, i może to by sprawiło, że chcielibyśmy, rzeczywiście, mielibyśmy jednego legendarnego dowódcę, moglibyśmy jej używać. Moglibyśmy wtedy sobie zbierać cały ten ekwipunek, uzbrojenia. Miałoby to jakikolwiek sens, którego na ten moment nie ma. Fons, jak ty mnie zainpolowałeś w tej chwili? Ale to byłoby jeszcze za mało, bo potrzebny nam jest drugi dowódca i tego drugiego dowódcę wprowadziłbym do gry, ale jako dowódcę epickiego, który może miałby gorsze statystyki, ale byłby też jakimś takim uzupełnieniem tej Małgorzaty, pierwszej, i spróbowałbym rzeczywiście na tej jednostki oblężnicze gdzieś tam postawić, ale żeby to miało sens, ponieważ na ten moment, no przykro mi, ale sensu nie ma to praktycznie żadnego. Trzecia rzecz, którą bym zmienił i która już powoli zaczęła się w ogóle zmieniać w Rise of Kingdoms, to jest związana ze statystykami. Niestety tutaj nie widać, bo mam jeszcze tą wersję na komputer, natomiast w wersji na telefonie już wam wcześniej pokazywałem, pojawiają się statystyki z poprzednich KWK itd., itd. Ja bym to jeszcze rozszerzył. O takie statystyki, gdzie pokazałbym, jak wyglądają w ogóle królestwa w Rise of Kingdoms, czyli pokazywałbym nie cały czas, ale od czasu do czasu wysyłałbym na przykład maila czy coś w tym stylu w grze i pokazywałbym, które królestwo ma na przykład najwięcej siły, które ma najwięcej kill pointsów. Robił jakąś taką staty statystykę w sezonie podbojów w KWK 1, 2, 3, obojętnie na jakim to by było etapie można by też te królestwa podzielić, podobnie jak jest podzielone w lidze. Ozyrysa. Chodzi mi o to, żeby zwiększyć taką konkurencję pomiędzy tymi królestwami, tak? Bo myślę, że wielu graczy, wiele królestw, które by zobaczyły, a jesteśmy drugim królestwem w rok, jeśli chodzi o punkty zabicia, no to chcemy być pierwsi, tak? I wtedy by mieli jakąś taką motywację, żeby cisnąć. Podobnie ci najlepsi gracze, podobnie w ogóle my, jako gracze, fajnie by było, żebym ja zobaczył, że na przykład w Rise of Kingdoms, jeśli chodzi o punkty zabicia, jestem na tym, 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 tym i tym, yy, Punkcie. Kto jest ze Myślę, że gdzieś tam rok ma te statystyki i byłby w stanie to prowadzić. Może byłoby to trochę trudne, ale myślę, że to byłoby ekscytujące dla graczy. Jeśli nawet nie na przestrzeni całego Rise of Kingdoms, to fajnie, żebyśmy to mieli chociaż w, w środku w naszym królestwie. Oczywiście mamy tutaj rankingi już zrobione, tak? jeśli chodzi o punkty zabicia, tak, mamy w naszym królestwie, możemy się porównać, możemy się porównać, jeśli chodzi o siłę, ale ja bym tutaj jeszcze dodał więcej rankingów i związanych z poszczególnymi KvK, -y, czyli te informacje, które mamy, dostaliśmy takie indywidualne, jak sobie poradziliśmy na KVK, ja bym tutaj dodał, szczególnie na przykład ostatnie KVK, albo w ogóle listę KVK i możemy sobie zobaczyć historii królestwa najlepszych graczy w danym KVK, na przykład, nie wiem, przed ostatnie 5 KVK. To był najlepszy. Te statystyki Rise of Kingdoms też ma, też mogłoby wprowadzić i myślę, że to też by była taka dodatkowa konkurencja, byłoby to coś fajnego, żeby też sobie porównywać, tak, okej, okay, w tym KVK tak mi poszło, teraz mi poszło tak. Każdy może sobie też zobaczyć, jak który gracz się zaprezentował i myślę, że to naprawdę byłoby coś fajnego, coś takiego, co by też wytknęło nas do tego, żeby jeszcze więcej, jeszcze więcej i, i jeszcze lepiej. Kolejna rzecz, którą bym wprowadził, to zatrzymałbym jakikolwiek refund. No i tutaj podejrzewam, że wielu się to nie spodoba, natomiast to, co usłyszałem czy tam przeczytałem, jeśli chodzi o na przykład ten ekwipunek, który mieliśmy dostać, uważam, że Lilith idzie bardzo w złą stronę, tak? Czyli refunduję rzeczy zamiast komunikować i że zamiast lepiej je wprowadzać. Tak, ja bym wprowadził taką zasadę, że nie ma żadnych refundacji, zmian itd. Tak tak bo to jest moim zdaniem po prostu bez sensu. Zamiast tego lepsza byłaby jeszcze wcześniejsza komunikacja. Im więcej czasu na przykład coś zdobywamy, tym wcześniej wprowadzałbym tą komunikację. Na przykład. Wprowadziłbym komunikację teraz, że za pół roku koniec migracji do KVK2 będzie ona ograniczona, tak jak mówiłem Wam wcześniej. Albo nawet jeszcze wcześniej, że nie wiem, za rok, chociaż to może jest już za daleko, tak, ale w podobnym głuście bym się odniósł do tego ekwipunku, że będzie taka zmiana, że będą wchodziły te ekwipunki. Jeśli chodzi w ogóle o ekwipunek, to szczerze powiedziawszy też zrobiłbym to inaczej. Zamiast wprowadzać wszystko naraz, to powiedziałbym, ok, najpierw wejdą tylko hełmy, później wejdą zbroje, a później wejdą rękawice. Trochę tak można by to rozegrać, jak są wprowadzani nowi dowódcy, tak? Czyli nie, że hura, huzia na huzia i wszystko wrzucamy w jednym momencie i nikt nie jest w stanie tego zrobić, tylko właśnie po kolei jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta rzecz stopniowo wprowadzane. Myślę, że też nie byłoby takiego rozgoryczenia, gdyby ten ekwipunek był po prostu wprowadzany stopniowo, a nie Cały naraz. Oczywiście pewnie i tak byłyby z tego problemy, ale myślę, że mogłyby być trochę mniejsze, więc komunikacja, komunikacja i jeszcze raz komunikacja. Skoro mamy już jakiś plan, skoro wiemy, że chcemy go wprowadzić, to można naprawdę dać już graczom wcześniej znać, że będą te zmiany, i wtedy ja mogę się zastanowić, tak jak teraz, tak? Nie wykuwam nowego ekwipunku, no bo wiem, że te zmiany w ekwipunku po prostu wejdą, tak? Zmiany będą dla wszystkich, więc będzie to już zmiana. Mogę się na to przygotować. Ok. Kolejna rzecz, która mi się nie podoba w Rise of Kingdoms i uważam, że jest bez sensu, to są królestwa Imperium. I tutaj też tą zmianę trzeba by zakomunikować dużo wcześniej, bo ja bym proponował, żeby znieść kompletnie królestwa Imperium. Czy tobie czasem wąski sufit na łeb się nie spadł? Królestwa imperium na ten moment, to jest tak, jakby e, najlepsze królestwa, które są w grze, w zamian za to, że są najlepsze, dostają parę, tak? Są ukarane za to, że są najlepsze. Co moim zdaniem jest znowu no, jakimś totalnym nonsensem. Tak? Ponieważ jeżeli jakieś królestwo jest silne, jest mocne, ma dużo wtedy. Tego power'a, to niestety, ale nie może migrować do siebie nowych graczy, co jest tak naprawdę, jakby samobójstwem dla Króles i jest też powodem, dla którego. Wiele imperiów nie jest w stanie się utrzymać, ponieważ nie jest w stanie zejść z tego yy, szczebla imperium, tak, a jak nie jesteśmy w stanie zejść z szczebla imperium, to praktycznie nie jesteśmy w stanie migrować nowych graczy, no i co? I królestwa się po prostu rozpadają. A taki był ładny, amerykański szkoda! I tak już niejedno królestwo, e, zobaczcie, kiedyś e, tych królestw, imperium e, w pierwszej setce było naprawdę całe mnóstwo, dzisiaj zostało się tutaj królestwo 93, e, tutaj mamy 34, czyli 1V, no i królestwo 02 UCS, e, które też myślę, że to e, tam po prostu dużo graczy zaczyna, natomiast w tych młodszych, Przepraszam, w tych starszych królestwach naprawdę już tych imperium się niewiele zostało, a wiele królestw wyginęło przez ten właśnie znaczek tutaj, imperium, który dostają. Co bym zrobił zamiast, bo oczywiście nieograniczanie w ogóle tych królestw też wcale nie jest dobre, po prostu ograniczyłbym na każdym serwerze ilość graczy. Sorry, tu ale na jednym królestwie może się znajdować taka i taka liczba graczy. I tutaj, oczywiście, wiadomo, że niektórzy mają farmy i tak dalej, i tak dalej, ale to też jakoś by trzeba, nie wiem, kontrolować, szybciej usuwać te miasta, które, których nie ma. Byłby to oczywisty problem. Nie wiem, jak to by rozwiązać, szczerze powiedziawszy, do końca. Bo wiecie, można by trollować niektóre królestwa i zakładać e, wiele kont na tym królestwie, albo, nie wiem, migrować do nich. E, tylko to nie jest też takie łatwe, tak? No bo możemy maksymalnie dwa konta założyć na jednym królestwie. No ale jeżeli by się 200 osób e, skrzyknęło, to może wrzucić nagle 400 kont na jakimś tam e, królestwie. Więc można by też może określić, że na przykład może być tyle i tyle miast z poziomem ratusza 25. Tak, no bo ci, którzy nie mają 25 poziomu ratusza tam, którego się tak nie są w stanie wejść do KVK, więc tych, jeżeli nie ma ich w KWK, to tam nieważne, ale można by w ten sposób uniemożliwić niejako trollowanie tego królestwa i z drugiej strony Umożliwić to, żeby te KVK, które mamy, też były bardziej zbalansowane, tak? Bo gdyby było więcej królestw z taką maksymalną ilością, to byśmy wiedzieli przynajmniej, OK, mamy taką samą ilość graczy, i później już się tylko rozchodzi o aktywność, o nie wiem, o strategię, o wiele, wiele innych rzeczy, ale nie o to, że my mamy. X Y Z graczy, a wy macie też tylko X Y i po prostu my wygrywamy, bo, bo nas jest więcej albo my nie jesteśmy się w stanie utrzymać jako imperium, bo nie jesteśmy w stanie nikogo do siebie migrować. Także można by powiedzieć, że oczywiście byłby też to problem, jeśli chodzi o ich migrowanie, tak no bo jak mielibyśmy takie ograniczenie to automatycznie też nie moglibyśmy nikogo migrować do naszego królestwa, ale myślę, że tutaj też można by zastosować jakieś techniki, dzięki którym bylibyśmy w stanie, czy król byłby w stanie w jakiś sposób właśnie limitować, czy tam wyrzucać osoby ze swojego królestwa, czy cokolwiek, nie wiem, zabraniać im wejścia do KVK, takich, wiecie, którzy nie walczą. Trudne oczywiście by to było, ale myślę, że to i tak ten sposób, w którym teraz jest imperium zrobione, trzeba by jakoś zmienić, bo naprawdę jest to bardzo słabe. Także bardzo złożony problem, ale moim zdaniem warto by się było za to wziąć, bo gdybyśmy mogli mieć takie królestwa, które naprawdę są topowe i mogą być topowe przez dłuższy czas, byłoby naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie. Ok, i ostatni punkt z mojej listy to są wydarzenia. Wydarzenia w Rise of Kingdoms, które naprawdę, jeżeli gra się tak długo jak ja, są już tak bardzo nieinteresujące, że naprawdę to jest dramat dla mnie. To są te same wydarzenia, które widzę od lat, które się niemalże nie zmieniają, i jest to po prostu nuda nad nudami. Teraz bardzo łatwo można by to zmienić można by po prostu pozmieniać trochę nagrody. Szczególnie tam, gdzie te nagrody są takie same, takie sobie, przepraszam, jak na przykład w Złotym Królestwie. Dlaczego by nie dodać do Złotego Królestwa, na przykład do poziomu 20 jakiegoś tego kamienia używanego do kamienia przemiany, tak? Albo, nie wiem, uzbrojeń legendarnych, tak? Myślę, że nawet mała ilość tego byłaby jakąś motywacją. Podobnie jak tutaj, w tych wydarzeniach, tak? Król Plemion. No te, te nagrody, które tu są, to też jest porażka totalna. Już nawet nie mówię, bo to jest taki sojuszowy, ale mogliby tutaj coś dać ciekawszego. Rozgrywka najsilniejszych, dokładnie to samo. Tutaj też dostajemy od wieków, to znaczy te 20 zł rzeźb jest spoko, ale naprawdę można by tutaj coś dodać, właśnie te uzbrojenia, właśnie te kamienie przemiany. Podobnie tutaj, jeśli chodzi o tą ścieżką wojenną, Fajnie by było, żeby dodali nawet w małej ilości, ale takie pożądane nagrody, które, na których nam naprawdę zależy, żebyśmy w ogóle w jakikolwiek sposób się tymi wydarzeniami interesowali. Bo powiem Wam szczerze, ja na tym etapie gry w ogóle nie zwracam uwagi na te wydarzenia. Czy one się pojawiają, czy przechodzą, to przechodzą mi bardzo często przez palce i tylko w niektóre z nich gram i w jakikolwiek sposób się ekscytuję i to jest naprawdę tyczy się wielu rzeczy, można by też coś takiego dodać, nie wiem do kanionu z mroku, może to by mnie zmotywowało żeby tam brać udział naprawdę, myślę, że możliwości jest wiele jak żeby po prostu zainteresować na nowo albo włączyć z powrotem do gry w tych wydarzeniach graczy, którzy naprawdę te wydarzenia robili już wiele razy, ale myślę, że my odpuszczamy głównie dlatego, że właśnie to są już objechane wydarzenia, które są z jednej strony nudne, a z drugiej strony nagrody nie są tego warte, żeby tracić na nie czas, więc bardzo wielu graczy po prostu sobie odpuszcza. Ok, no i to są wszystkie e, podpunkty e, moje, które miałem wypisane. Pewnie przyjdzie mi jeszcze coś innego do głowy i w najbliższych tygodniach się będę pukał po głowie, dlaczego o tym nie powiedziałem. You know nothing, Jestem ciekawy, jakie są Wasze propozycje, co wy zmienilibyście w tej grze, gdybyście mogli. Ech, a na dzisiaj to już wszystko. Wielkie dzięki za to, że byliście, i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.